chciałaby, żeby jego zespół, wszystko jedno, biznesowy właśnie, albo realizujący jakiś projekt społeczny, albo nawet grupa towarzyska, żeby ona chciała, żeby ten zespół współpracował dobrze. W naszym rozumieniu dobrze to znaczy w taki sposób, żeby uczestnicy, członkowie tego zespołu potrafili nawzajem zrozumieć swoje potrzeby i potrafili się do nich sensownie, w dorosły sposób odnieść. Czyli przede wszystkim w taki sposób, żeby zwracali uwagę nawzajem na swoje potrzeby. W biznesie przez dłuższy czas panowała taka doktryna, która mówiła, że żeby zespół dobrze działał, to musi mieć wspólny cel i wspólne poczucie tego celu. Tylko że bardzo często jest tak, że ten cel jest narzucony z zewnątrz. Kiedy bierzemy pod uwagę na przykład grupę towarzyską albo grupę działaczy lokalnych, to bardzo często ten cel musi się dopiero utrzeć. Oni muszą znaleźć ten cel. I w gruncie rzeczy w biznesie dzieje się podobnie. Czyli mamy jakiś zewnętrzny cel, który musi zostać zinternalizowany, czyli uwewnętrzniony. I to się dzieje w drodze dialogu. Czyli podstawą budowania zespołu, którego członkowie mają w stosunku do siebie dużo empatii, jest proces dialogu, również na temat celu. Po co tu jesteśmy? W jaki sposób chcemy współpracować? Co może być przeszkodą? Co może nam pomagać? Na czym nam zależy? I przede wszystkim, jacy jesteśmy? Druga taka biznesowy dogmat, z którym myślę, że współpraca oparta na empatii trochę się rozprawia, to jest oddzielaj problem od osoby. To przez wiele lat ludzie, którzy pracują w biznesie, przechodzili takie szkolenie, taki trening, w którym dostają informację taką. Jeżeli masz kłopot, to ten kłopot nie może być spersonalizowany. Rzecz jest w tym, że prawie każdy kłopot jest w pewien sposób personalny, ponieważ bardzo często kłopot nie dotyczy tej strony rzeczowej, tego, o co im w gruncie rzeczy chodzi, ale dotyczy tego, jak ze sobą rozmawiają, na ile rozumieją swoje intencje, na ile akceptują swoje intencje, w jaki sposób w tym kontekście, w którym działają, uważają te intencje za wrogie lub życzliwe. I żeby ci ludzie mogli naprawdę zrozumieć, na czym polega ten kłopot, to muszą zrozumieć i problem, i osobę, która ich zdaniem jest źródłem bądź nośnikiem tego problemu. A do tego potrzebna jest empatia. Dlatego w moim poczuciu i w nowoczesnym biznesie, i w życiu prywatnym nawet na przyjęciu, umiejętność wchodzenia w empatyczny kontakt jest właściwie podstawą budowania pewnego konsensusu, pewnej harmonii pomiędzy ludźmi. Powiedziałam, że cel powinien zostać zinternalizowany w procesie dialogu. Tylko że musimy pamiętać, że to jest proces permanentny. Ludzie siadają i uzgadniają na przykład, co i jak chcieliby zrobić. My nazywamy w naszym języku, naszej metody TROP, to jest proces kontraktowania. Oczywiście to nie chodzi o jakieś formalne kontraktowanie, tylko po prostu o rzeczywiste uzgodnienie. Ale w czasie, kiedy zaczynają pracować nad realizacją tego celu albo przygotowywać się do niego, okazuje się, że indywidualne drogi, które widzieliby jako optymalne, czyli to, co jak chcieliby do tego podejść, wcale nie są takie zgodne. I oni muszą wrócić i znowu o tym rozmawiać. W sumie chodzi o to, żeby członkowie zespołu nauczyli się w ogóle rozmawiać o tym, co ich dzieli, co ich różni i co ich łączy. A więc nazywali otwarcie problemy, nazywali otwarcie również kryzysy. A więc uczyli się, w jaki sposób z tych kryzysów można wyjść i w jaki sposób się mogą tego uczyć. No na przykład poprzez konkretne działanie. Konkretnym działaniem jest powiedzenie, jak czują się poszczególni członkowie zespołu w trudnej
sytuacji. Kryzysy w ogóle są bardzo dobre dla rozwoju współpracy opartej na empatii, bo to jest taki moment, kiedy się trzeba zatrzymać. A więc robimy stopklatkę. Jeśli umiemy to zrobić, to zaczynamy widzieć tą sytuację, którą postrzegaliśmy jako trudną, w pewnym sensie z lotu ptaka. Zaczynamy widzieć, że różne indywidualne perspektywy składają się w obraz inny niż ja miałem początkowo, a więc to jest bardzo uczące, jeżeli potrafimy te indywidualne perspektywy pokazać. Jeżeli mamy odwagę o tym powiedzieć, bo to często właśnie jest, dotyczy konkretnych osób, to często dotyczy konkretnych zachowań, wyobrażeń na temat konkretnych intencji. I wtedy uczymy się o zespole, o działaniu jako takim i o ludziach, którzy są w tym zespole. I z czasem ten proces staje się łatwiejszy. Czyli współpraca oparta na empatii nie jest sielanką. Tak naprawdę to jest droga, w której bardzo często musimy się skonfrontować. Tyle tylko, że my jesteśmy w stanie nauczyć się jej. Czyli przechodzić te kryzysy łatwiej, przechodzić te trudności łatwiej. No i przede wszystkim również częściej zauważać sukcesy. Czyli kontraktujemy się raz, ale potem wracamy do tego. Musimy się zrekontraktować. Czy od tego zmienia się cel? Może. Może ulec przeformułowaniu, ale możemy też po prostu znaleźć inną, odmienną od naszych dotychczasowych doświadczeń, bo wspólnie wygenerowaną drogę realizacji tego celu. I to bywa zaskoczeniem, ale też źródłem ogromnej frajdy. A przede wszystkim trzeba powiedzieć tak. My nie mamy okazji uczenia się empatycznej współpracy ani w szkole. W bardzo niewielu szkołach świadomie nauczyciele się tym zajmują. Praktycznie myślę, że jeżeli idzie o typowe studia akademickie, to jest antydydaktyka empatii. To one są szalenie indywidualistyczne i w sumie jest samotne. I w biznesie przez wiele lat też nie było takich możliwości. Polityka też nie dostarcza takich wzorów. A więc jeżeli chcemy wejść na tą drogę, to w sumie społecznie to jest nowa droga dla ludzi. Tego się trzeba nauczyć. Co to znaczy? To znaczy, że żeby tak pracować, ludzie muszą na przykład zrozumieć, że dla wielu decyzji i jakości współpracy znaczącym czynnikiem są uczucia, emocje, potrzeby, że wiedza i intuicja to nie są rzeczy ważniejsze od odczuć, że to, po co ludzie współpracują, to jest poczucie wspólnoty, a nie tylko efektywna realizacja celów. I żeby to zrozumieć, to trzeba tego doświadczyć. I teraz w tej chwili jest sporo kursów, które przygotowują ludzi do kontaktu ze swoimi emocjami, do mówienia o tym, do kontaktu ze swoimi potrzebami i do rozumienia swoich nawyków. A więc zachęcam. Szczególną taką formą, która do tego przygotowuje, jest trening interpersonalny. To jest takie specyficzne doświadczenie, gdzie przez 5 dni uczestnicy grupy zajmują się wyłącznie tym, co się między nimi dzieje i jakie w sobie wywołują nawzajem emocje. I to jest niezmiernie uczące. To jest takie jak życie, które się obserwuje przez szkło powiększające. Myślę, że część nauczycieli przechodzi takie kursy. Myślę, że można również czytać książki na temat emocji, na temat komunikacji. Ale głównym doświadczeniem, które pozwala rozwinąć empatyczną współpracę, jest świadome obserwowanie swojej współpracy zespołowej w zespole, który akceptuje tą drogę. I w praktyce to się przejawia w takiej akceptacji robienia stopklatek. O czymś rozmawiamy. To jest rozmowa zadaniowa. Ale nam się klei albo i super idzie, albo bardzo dużo rzeczy, na przykład czuję, jest zamiecione pod dywan.
i nie rozmawiamy o tym, o czym naprawdę w tym momencie, czym się naprawdę w tym momencie zajmujemy. I to, czego ludzie mogą się nauczyć w pierwszym kroku, to powiedzieć, zróbmy stop klatkę i zobaczmy, czy to, jak teraz rozmawiamy, to jest rozmowa empatyczna. Czy to, jak się, czy my się słuchamy, to jest szok. Ja czasami robię takie ćwiczenie w biznesie, nawet w zarządach. Więc bardzo często w zarządach są ludzie, którzy mają dużo do powiedzenia i naprawdę to są bardzo interesujące treści. Problem polega na tym, że jest więcej chętnych do mówienia niż do słuchania. Więc w sumie w mojej ocenie współpraca taka jest mało efektywna. I bardzo dużo tych mądrych treści idzie w gwizdek po prostu. I ja czasami robię takie ćwiczenie, że pytam, okej, a czy ty mógłbyś powtórzyć, co powiedział twój poprzednik, z którym właśnie polemizujesz? I to jest naprawdę dla ludzi szokujące, kiedy okazuje się, że ten polemiczny ton i to całe takie zaangażowanie w budowanie innego obrazu niż ten, który pokazał poprzednik, jest w ogóle nie na temat. Bo on miał co innego mówił, z inną intencją i czasami to nawet dotyczy innych obszarów. I to jest ćwiczenie, które jest bardzo proste i ja bardzo polecam wszystkim zespołom. Kiedy czujecie, że się nie rozumiecie, po prostu sprawdźcie, poproście kogoś, żeby powtórzył, co powiedział poprzednik, w taki sposób, żeby oddać nie tylko treść, ale intencję. I to jest pierwsza rzecz, którą można zrobić. Nie, żeby kogoś tak chwycić i przygwoździć, ale po to, żeby pokazać, że jeżeli więcej myślę o tym, co chcę powiedzieć, niż o tym, co mówią inni ludzie, to nie ma szans, żeby razem sklecić zgrabną całość. I to jest jedna rzecz, to jest słuchanie. Myślę, że bardzo przydaje się w ogóle rozpoczęcie wszelkich spotkań, na przykład od tak zwanej rundki. To jest druga rzecz. Rundka to jest taki zwyczaj, gdzie każdy uczestnik wie, że może będzie miał czas, żeby się wypowiedzieć i że nikt mu nie będzie przerywać. To może być nawet ograniczony czas. I ja bardzo często, kiedy temperatura rozmowy rośnie i widzę, że część osób zajmuje bardzo dużo przestrzeni i szalenie się angażuje w wypowiedzi, ale druga część totalnie odpada, to wtedy proponuję taką rundkę. I to jest niezmiernie prosta technika w czasie wszelkich spotkań. I wtedy się okazuje, że osoby, które siedzą i słuchają i się nie odzywają, robią to nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, tylko robią to dlatego, że odczuwają bezradność wobec możliwości przebicia się przez tych mówców. Oczywiście to nie znaczy, że jeżeli ktoś ma do przekazania jakieś treści i chce zrobić odprawę, no to on ma dać wszystkim tyle samo czasu. Ale to znaczy, że nawet wtedy może dać czas na to, żeby inni w jakiś sposób zarezonowali z tym, co usłyszeli. My się zmagamy i w biznesie, i w organizacjach pozarządowych ze zjawiskiem, które się nazywa opór. A więc oni oporują. Oni nie chcą współpracować. Oni prowadzą jakąś taką podwójną grę. Bardzo często to jest tak naprawdę tak zwany błąd jatrogenny. Czyli to jest sytuacja, którą sami wywołaliśmy, dlatego że nie zapytaliśmy ich o te obiekcje. Więc kiedy oni nie mają możliwości powiedzieć tego oficjalnie, to powiedzą na boku. I ich opór się wzmaga, ponieważ mają poczucie, że są niesłuchani. Czyli trzecia rzecz. Pierwsze to jest słuchanie. Drugie to jest czas dla wszystkich i różne formy, które to ułatwiają. A trzecia rzecz to jest zachęcanie i prawo do wyrażania obiekcji. A oprócz obiekcji również swoich potrzeb. I jest jeszcze jeden czynnik, na który moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę. To jest zdolność do doceniania sukcesów. Po prostu jest tak. My się dużo łatwiej uczymy wtedy, kiedy widzimy, że posuwamy się do przodu.
Ale jeżeli jesteśmy bardzo nastawieni na realizację długofalowych, ambitnych celów, to często ciągle w całym zespole widzimy, czego nam jeszcze brakuje, czego jeszcze nie zrobiliśmy. A wtedy nie mamy tego prostego wzmocnienia, nie mamy tego czynnika, który mówi, ok, idziemy do przodu. Na przykład, jak nam dzisiaj poszło zebranie? Fantastycznie, uzgodniliśmy, co chcieliśmy? Tak. Czy każdy miał przestrzeń do wypowiedzenia się? Tak. No to dajmy sobie czas, żeby się z tego powodu ucieszyć. Ja myślę, że jeżeli tylko tyle wprowadzimy, nie wiem, do naszych spotkań, do współpracy zespołowej, to naprawdę jest ogromna jakościowa zmiana.